We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. No to co, dziewczynki? Otwieramy kalendarz? Dzisiaj już trzecie okienko. No to co? Zaczynamy od słodyczy? Trójeczkę szukamy? I tutaj trójeczka? Awesome! Nalicia, gdzie trójeczka? Tu! To jest 8. Tu, dobrze. Chcę pomóc ci? Tak. Tam tu? Kinder Bueno. Mhm. Dajesz radę? Dobra. Kinder Bueno. Dziękujemy, dziękujemy. Mama w kalendarzu swoim ma pod trójeczką. No nie jest łatwo trafić. Nie jest łatwo trafić, ale mama ma też jakoś. O, mama ma ci dużą czekoladkę, taką jak to się mleczko. Mogę zobaczyć? A w środku jej smakuje jak Mars. Jak Mars. Pycha? Pycha. Okej. Okay. Awesome. A tutaj mamy trójeczkę, nasze pudełeczko, tak? Dzisiaj prezent dla tatusia i dziewczynek. Uh-oh. Hurra! 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 Chodźcie, dziewczyny. Ja tutaj otwieram. Co tu w środku jest? Ale ekstra, dziękuję. Tata dostał skarpetki w pizzę, bo bardzo lubi. Cool. A dziewczyny dostały ceramiczne pingwinki do pomalowania. Awesome. Możemy te pomalować, to? Możemy to dzisiaj pomalować, nie ma problemu. Jej, to chodźcie wyjdzie. Ale jeszcze mamy challenge'owy kalendarz adwentowy. Hooray. Ciekawe, jakie wyzwanie się dzisiaj kryje dla nas. No to już otwieramy. Trójkę. No trójka, trzy. Ja. A w środku zrób challenge z Mikołajem. Dziwna sprawa. Jak my to mamy zrobić? Przecież my nie wiemy, gdzie mieszka Mikołaj. Musimy poczekać, aż do nas przyjdzie. Ale to dopiero 6 grudnia. No ja myślę, że jest inne rozwiązanie. Ho, ho, ho! Czy są tutaj jakieś grzeczne dzieci? Mikołaj? Przecież dzisiaj nie są Mikołajki. Elfy mi doniosły, że dziewczynki chcą ze mną zrobić challenge. Awesome. Więc jestem. No to skoro tak, to zapraszamy serdecznie. A jaki challenge zrobimy? To zależy od was. To wasz kalendarz adwentowy. To może zagramy w jakąś grę. Super pomysł. Cool. To wysiadajcie do stołu, a ja zaraz coś przyniosę. No to zaczynamy pierwszą konkurencję. My ci tu, Mikołaju, wyjaśnimy, że to jest Tama Bobra. Wow, cześć kolego. Lila ma patyczek, którym będziemy strącać, wy będziecie strącać po jednym takim, nie wiem, patyczku. Drewienku? Drewienku, dokładnie tak. No i komu bubr spadnie, ten przegrywa, także Mikołaju, skup się. No, ja wszystko rozumiem. No i wszyscy w trójkę możecie w to grać, tak? Naraz. Awesome! Dobra, no to co? No to zaczynajcie, nie? To, Lila, dobra, Lila zaczyna. O! Dobra. To teraz ja. Ja, weź. To proste. Zaraz się zaraz okaże. O! No. Dobra, trzymaj się, chłopaku! Nela, teraz ty! Lila, twoja kolej! Na twoje idzie! Lila przegrała! No to co, to druga runda? Nie! Tak? Rewanż! Dobra, to układamy szybciutko i gramy jeszcze raz! Mikołaja, gdzie tu mieszka?
Ja no w Laponii mieszkam, na biegunie północnym. A czym ty do nas przyjechałeś? No jak to czym? Z saniami i reniferami. Awesome. A gdzie zaparkowałeś sanie? No jak gdzie? Czekają przed blokiem. Tak, to chodź tam. Ale teraz to nie możemy, bo tam jest straszny mróz i dużo śniegu napadało. Nic nie będzie widać, taka mgła się straszna zrobiła. Nie będzie. Grajmy. Kto zaczyna? Ja! Proszę. Trzymaj się kolego, no. No, na który wyciągniesz? To wszystko spadnie. Z góry bierz! Nie ma co kombinować. Bo przegrasz. O, tak jak Mikołaj powiedział. Ale Mikołaj doradził. No. Mm-hmm. Mikołaju, a czemu ty pachniesz tak jak tata? No. Przypadek! Pewnie te same perfumy w promocji były, nie, Mikołaju? Tak. Tam w tym samym sklepie zakupy robimy. No. Mamo, a gdzie jest tato? Właśnie, mamo, gdzie jest tato? Tato? Tato jeszcze nie wrócił z pracy. No? Na razie Mikołaj wygrywa. Mikołaju, a ty masz podobne ręce jak tata? Ręce jak ręce! No. Pięć palców, każdy ma po pięć! Wydaje ci! Dziwne to wszystko! Ej, Mikołaj przyjechał! To mamy jest remis, wszyscy jest po tyle samo! Mikołaj, a kto ci kręci włosy? Sama się kręcę! A możemy ci szczepnąć czapkę? O, dziecko, zimno mi będzie w głowę! A to taka magiczna czapka też jest! To nie możemy, Mikołaj, jak wychodzi, musi mieć czapkę! Tylko na chwilę, prosimy! Nie, to czapka to nie! No może dziewczynki jeszcze raz w tamę zagrajcie, czy wieżyka może teraz? Jeszcze raz tamę, no to układajcie szybciutko, układajcie. No układajmy. Dobra, proszę, na raz zaczynaj. No, szybciutko. No, bo Mikołaj ma dużo pracy przed świętami, dużo pracy. Mikołaju, a gdzie twój worek? W saniach, proszę cię nie, Mikołaj, tu worek niepotrzebny. Fajna ta gra, fajna! Trzeba troszkę uważać. O, ale jedno chyba, Ila, jedno. O! Się przesunął, ale nie spadł. To teraz ja. Proszę. No to może teraz zagramy wieżyka. Dobra, pokażcie tego jeża. No to Mikołaju, teraz mamy drugą konkurencję, no. Takiego jeżyka. Widzę właśnie, z tyłu się go naciąga chyba, nie? Tak, trzeba jeżykowi naciskać nos i uważać, żeby kolce nie wystrzeliły. Komu wystrzelał kolce, ten przegrywa. Mogę pierwszy? Oczywiście, zaczynaj. Cia, proszę, Nela. Dobra, to Lili, obojętnie. Tak szybko! No jeszcze raz, ładujemy szybko jeża. Widziałem to jeże, to fajna rzecz, na tych waszych szorcach to widziałem. O, i naciągamy, teraz Lila pierwsza. Siadaj. I gramy. Ale usiądź, żeby ci oko nie strzeliło. No, teraz ja, uwaga. No, teraz Nela. Zaraz zobaczymy, no, klikaj. Nie, no, dobra. Teraz Lila. Mikołaju, a czemu masz głos taki jak tata? Jak tata? O, ja mam chrypkę. Przypadek. No, dobrze, dziewczynki, wy się za dużo doszukujecie. Grajcie. Mikołaj przegrał. Mikołaju, a czemu masz taki nos jak tata? Oj, no, bo...
Nie, wygramy. To ile jest w tych punktach? Ile w tych punktach jest? No to raz przegrała Nela i raz przegrałeś ty. Lila na razie jeszcze nie przegrała ani razu. Okej, okay, no to dobra. Lila... To teraz ja zacznę, dobra? Dobra. O, teraz będzie Lila, proszę bardzo. Nie, Mikołaj. Nie, Mikołaj, to tak na zegar, a nie tak przez Mikołaj dwa razy, a wy po razie. Mikołaj, Mikołaj teraz. Był Mikołaj, Lila, Nela i znowu Mikołaj. No, no. Ja, Mikołaj, Lila, Nela, Mikołaj, Lila, Mikołaj, Nela? Nie, było Mikołaj, Lila, Nela. Mikołaj, Lila, Nela. Dobra. A? Awesome! Udało ci się. O, tobie też. Teraz Nelcia. Jeden został. Jeden został. Nie przegrałaś, bo jeden został. No to co? Ostatnia runda, nie? Mikołaj, ja ciągę? Zaczynamy. Teraz może zacznie Nela. A wy dziewczyny, macie już list do świętego Mikołaja napisane? Nie! Nie! Musicie koniecznie napisać, by Mikołaj wiedział, co wam przynieść. Proszę. No jutro no. Mamy w planie właśnie pisanie listu. Jutro macie w planie. O, tak. To dobrze. Dobrze, to bardzo dobrze. Elfy szybko dostarczają, to powinieneś wszystko Mikołaju dostać na czas. Znowu Mikołajowi się nie udało. O! Prawda. To co jeszcze? Macie jeszcze jakąś grę, którą chcecie pokazać? Tak, mamy toaletę. No i mamy toaletę. Powiem jak to... No tłumacz, wytłumacz mi, no. Jak kogoś psi... Najpierw trzeba pokręcić, a jak na jakiś numerek wypełnię, to ile razy trzeba piknąć, a jak kogoś na kogoś chlapnie ten cykrywa. Okej, dobra, to zaczynasz? Tak. To zaczynaj, to pokaż jak to się robi. O, ja tu patrzę. Nie zakręciło się, jeszcze raz. O, teraz się zakręciło, dwa. No. Raz. Dwa. A, teraz Mikołaj. Hop. Trzy, uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Co tu się stało? Pochlapało? Coś mnie pochlapało, coś jakby tak, nie wiem, coś, a tak... Jeszcze raz spróbujmy, spróbuj na jeszcze, coś to słabo gra. Raz. No. Uff. Uff. Mikołaj, a jaki jest do ciebie numer telefonu? No wiesz, drogie dziecko, ja nie mam telefonu. No. U mnie trzeba listy zostawić na okno, na oknie wieczorem, jak idziecie spać. I ja te listy, moi pomocnicy z nocy, jak śpicie, zabierają. I do mnie trzeba napisać list. No, proszę bardzo. Szybciutko. Teraz Mikołaj. Mikołaj, ja znowu trzy. Ja to mam cię szczęście do tego. Do tej toalety. Raz. To teraz to poleciało prosto w okulary. No już dwa i broda mokra, stół mokry, wszystko mokre. Przegrałem. Mikołaj, ty jesteś bardzo podobny do naszego taty. O, dziecko, słyszycie to? Słyszycie? Dzwoneczki reniferów! Ja się już muszę zbierać! Było bardzo miło z wami zagrać! Trzymajcie się grzecznie, bądźcie grzeczni i do zobaczenia w Mikołaju! Pamiętajcie, żeby jutro te listy napisać, co? Żeby listy napisać! Pa, 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 tata, pozdrówcie, pa, 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 zaraz tata wróci. Pa. Dziwny ten Mikołaj, wyglądał jak tato. No, musimy to następnym razem z